Hej, witam Was ponownie bardzo serdecznie w formacie wideo, który na tym kanale nie jest częstym gościem, a mianowicie we vlogu. Słuchajcie, ja vlogów używam głównie po to, żeby wyjaśnić Wam, dlaczego przez jakiś okres czasu mnie nie było, albo żeby wyjaśnić Wam, przez jakiś, że przez jakiś okres czasu mnie nie będzie. Dziś chyba połączymy obie te rzeczy i mniej więcej wyjaśnię Wam, na czym będą polegały luki w aktywności na kanale w najbliższym czasie. Na szczęście myślę, że nie będzie ich jakoś szczególnie dużo i ta największa jak gdyby porcja obsów już jest w tym momencie za nami. I może zaczniemy właśnie od tej części. Ta największa porcja obsów, którą mamy już na szczęście za sobą, e, wynikała z dwóch wydarzeń. Pierwszym z nich był tegoroczny Pyrką. Słuchajcie, Pyrką jest imprezą, e, oczywiście poznańską, na którą ja uczęszczam od lat już. Kilku, pięciu chyba, i po prostu nie wyobrażam sobie kolejnego roku bez prykonu, ponieważ zaraz po Udstoku jest to najważniejsza dla mnie impreza na mapie Polski. Taka cykliczna, oczywiście. I ważną różnicą w tym roku było to, że nie byłem zwykłym uczestnikiem czy też gościem, byłem w tym roku wystawcą. I to nie wynika z tego, że sprzedałem się jakiej, jakiejś nie wiem, marce gamingowej, producentowi sprzętu czy coś w tym stylu. Zajmowałem się czymś czymś bardziej prywatnym, mianowicie... Ja od kiedy mieszkam w Poznaniu, czyli od dwóch lat, zżyłem się bardzo z pewną grupą lokalnych graczy, do tego stopnia, że poza częstymi spotkaniami, prawda, dyskusjami o grach i tak dalej, pod koniec zeszłego roku założyliśmy oficjalne, prawomocne stowarzyszenie. Nazywamy się Poznańska Gildia Graczy i właśnie Pyrkon był pierwszym takim wydarzeniem, na którym pojawiliśmy się z czymś większym, I, no i wymagało to naprawdę ogromu, ogromu pracy od nas wszystkich, a na samym Pyrkonie no, byliśmy temu dedykowani również właściwie. W 100%. Wyglądało to w ten sposób, że nasze stowarzyszenie miało swoją, swoją przestrzeń, jak gdyby na, na samym środku strefy gier niezależnych. Być może mijaliście to miejsce w fioletowych kolorach, duże logo, logo PGG. Można tam było trafić na quiz muzyczny i wygrać ciasto. Można tam było dostać questa polegającego na obskoczeniu stanowisk gier niezależnych, wykonania konkretnej misji na każdym z tych stanowisk, a następnie powrocie do nas i wzięcie udziału w loterii fantowej. Można było zagrać w gry wystawców, którzy nie pojawili się na, na prykonie na naszym inkubatorze indyków. No i można było się dowiedzieć o stowarzyszeniu. W ogóle jeśli jesteście zainteresowani stowarzyszeniem, jest, bo jesteście z Poznania albo okolic, to gdzieś tutaj pewnie się wyświetlają jakieś linki. Drugą rzeczą, którą ja byłem bardziej zaangażowany, był pijem, czyli Pyrkonowy game jam. Mam nadzieję, że wiecie, czym są game jamy, ale jeśli nie, już śpieszę z wyjaśnieniem. To są takie um, konkursy, myślę, można to nazwać, w których małe zespoły w bardzo ograniczonym czasie przygotowują grę na zadany temat. W naszym przypadku. To były zespoły od jednego do trzech osób, i tych zespołów było 15 łącznie zapisanych. Ehm, mieli, mieli 24 godziny na wykonanie gry na temat to był tylko sen. Temat e, staraliśmy się, żeby był bardzo e, luźny, żeby można się było rozwinąć kreatywnie, żeby nikogo jakoś szczególnie nie ograniczać, ale jedno, jednocześnie, żeby ta otoczka była wspólna i żeby łatwiej te gry było e, później oceniać, prawda? Mieliśmy trzyosobowe żyli, mieliśmy Sosa jako hosta, zresztą ja też byłem hostem, właśnie we dwóch hostowaliśmy to wydarzenie. No i spędziliśmy na Pyrkonie właśnie, w takiej ogrodzonej części, 24 godziny pod rząd pilnując tych naszych uczestników. I powiem szczerze, ja osobiście jestem bardzo zadowolony, z prostego powodu. Rzadkością właściwie jest na Game Jamach, że wszystkie zespoły, które dotrą na miejsce, bo do nas dotarło chyba... 13 z 15 zespołów, dwa, dwa zespoły chyba w ogóle nie dojechały. W każdym razie wszystkie zespoły, które dojechały na miejsce, Skończyły grę. W 24 godziny, przyznajmy sobie szczerze, to jest cholernie mało. Większość game jamów odbywa się przez 48 godzin. U nas była połowa tego czasu, a i tak drużyny dowiozły gry. Także jestem mega zadowolony. Zresztą e, cały czas pracujemy nad, e, nad zrobieniem paczki właśnie tych gier, które zostały stworzone na game jamie. Jeśli bylibyście zainteresowani sprawdzeniem, jak one wypadły, e, to niedługo będziemy mieli dla Was takiego linka, będziemy mogli się e, pochwalić. W każdym razie było mega sympatycznie, ja ten czas e, niesamowicie dobrze wspominam. E, zresztą sporo z Was padło tam do. Mnie, e, znaleźliście mnie na miejscu, robiliśmy sobie zdjęcie, pogadaliśmy i tak dalej. Umiliście mi ten czas e, 24 godziny, ten całodobowy. W każdym razie pyrkon kompletnie wyczerpał mnie z sił. E, właściwie cały poniedziałek odsypiałem tylko po to, żeby po pyrkonie o czwartej rano wstać, wpakować swój tyłek w samolot i polecieć do Londynu na cały dzień. I, no i teraz też już mogę powiedzieć, co właściwie robiłem w Londynie. Słuchajcie, byłem zaproszony przez Activision na zamknięty pokaz dodatku, drugiego dodatku DLC do Call of Duty Black Ops 3, który nazywa się Eclipse i tak się składa, że on w ogóle dzisiaj ma swoją premierę. W skład dodatku wchodziły cztery mapki multiplayerowe oraz jedna mapka do trybu zombie i... Właściwie przez 3 albo 4 godziny bite non stop ogrywałem sobie te mapki właśnie będąc w Londynie. Wydarzenie bardzo fajne, ja czułem się niesamowicie wyróżniony pod tym względem, ponieważ byłem tam jedynym Polakiem. To było bardzo dziwne dla mnie doświadczenie, ponieważ tam wszystkie zespoły, które przyjechały, to było na przykład 5 osób z Niemiec, 5 os osób z Francji, 5 osób. Z Hiszpanii zdaje się, jeszcze tam jakieś inne narodowości, w każdym razie oni wszyscy zdali się znać nawzajem i zresztą e, podczas rozgrywki prezentowali bardzo wysoki e, poziom umiejętności. Ja przyznam szczerze, że oni mnie zmietli, bo ja, jeśli chodzi o Call of Duty, jestem graczem każualowym. E, Odpalam sobie, prawda, tam dwie, trzy rundki raz, raz na 3-4 dni, powiedzmy. E, poklepie sobie, po, po, powbijam jak, jakieś tam moje ekspy. E, i tyle mojego, prawda, nie, nie wczuwam się jakoś tak niesamowicie skillowo, a ci kolesie jak tylko dostali zestaw tych nowych map e, do, do, prawda, do ogarnięcia, e, oni robili tam takie kosmosy, oni, oni tam wyczyniali takie rzeczy, przerzucanie ścian, w ogóle wyskoki w jakieś dziwne strony. Rzeczy, których moja, moja fantazja prawdopodobnie by nie ogarnęła, e, właśnie jako gracze casualowego. Ale to było fajne doświadczenie, bo przez te 3-4 godziny, e, ja z tymi gościami naprawdę dużo się nauczyłem. Jak e, zaczynaliśmy pokaz, ja lądowałem cały czas na samym dole listy punktów. A jak gdyby pod koniec, im bliżej końca, tym bardziej równałem do środka tabeli, a, e, a myślę, że w moim przypadku to już spore osiągnięcie. Jeśli biorąc Brać pod uwagę, prawda, że, że było takie doborowe towarzystwo. No, w każdym razie, w każdym razie pierwsze wrażenia ba, ba, bardzo spoko, jeśli chodzi o dodatek, jeśli jesteście zainteresowani. Z czterech mapek multiplayerowych, trzy przypadły mi do gustu bardzo, bo właściwie odzwierciedlały bardzo mocno to, to co było w drugim dodatku. Czyli jedna z map była taka z przeplatanym bardzo środowiskiem, że, że były bardzo, bardzo różne obszary w obrębie jednej, stosunkowo mimo wszystko małej mapy. Jedna mapka była nastawiona chyba bardzo mocno na akrobację, na, na wyskoki, na bieganie po ścianach itd., co również było bardzo, bardzo fajne. I miałem, miałem, mam zastrzeżenia tak naprawdę tylko do jednej mapki, która wydała mi się troszeczkę za bardzo geometryczna i troszeczkę za bardzo symetryczna, ale być może zagrałem w nią w nią jeszcze zbyt mało. Mówię, gra dzisiaj wychodzi, ja będę miał okazję pograć w nią dla Was na streamach i, i powiedzieć na ten temat w najbliższym czasie coś więcej. No, w każdym razie e, wydarzenie, wydarzenie bardzo spoko, fajnie, że miałem okazję wyjazdu gdzieś tam za granicę uczestniczenia w czymś tak elitarnym, jakby nie patrzeć. E, i, 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 I wróciłem w środę. Miałem wrócić we wtorek wieczorem, ale jak gdyby, e, biorąc pod uwagę perpetię z liniami lotniczy, lotniczymi, e, musiałem zatrzymać się na nockę w Kopenhadze, więc wróciłem w środę dopiero po południu. No i wróciłem, wróciłem. Już teraz jestem tak naprawdę z Wami z powrotem. Skończył się Pyrkoń, skończył się wyjazd. Co prawda, kilka jeszcze kolejnych gdzieś tam się szykuje w przyszłości, ale, ale już, już, już jestem w domu, już nagrywam. Co prawda, na razie widzicie na kanale tylko stardiowali, ale, 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 ale. Dzisiaj właśnie sięgam po taką oto płyteczkę Black and White dwijeczka, instaluję to dzisiaj na PC. -cie I jeśli nie będzie problemów technicznych, to seria z Black and White a dwójki którą obiecywałem od bardzo, wam od bardzo dawna, ruszy jeszcze w tym tygodniu. Tak samo w tym momencie, kiedy nagrywam ten film, na, moim na mojej konsoli instaluje się drugi epizod The Walking Dead Mission. Coś, co. Też chyba z tydzień temu już, już się pojawił ten drugi epizod, ale nadal nie miałem okazji kompletnie się nim zainteresować. Eee, także to też poleci. Podejrzewam, że po skończeniu The Walking Dead Mission wezmę się za jakąś inną grę od tej tel Telltale'a. W komentarzach możecie mi pomóc e, wybrać jaka z gier to będzie, bo mam chyba, mam chyba wszystko od nich poza Gromotron, która zresztą słyszałem, że jest najsłabsza. No i to chyba tyle z tych takich podstawowych rzeczy. Na początku maja wyjeżdżam na regaty youtuberów. Prawdopodobnie słyszeliście o nich rok temu. Ja byłem na czymś bardzo podobnym dwa lata temu i była relacja nawet na kanale. Także tam jadę bankowo. Miałem być tam w zeszłym roku i strasznie żałuję, bo niestety nie mogliśmy się z danką wybrać. W tym roku nie odpuścimy i na pewno wyjeżdżamy. Pod koniec maja też mam kilka rzeczy, ale bardziej prywatnych, więc tutaj się nie będę jakoś szczególnie rozwijał. Pojawił się gdzieś tam powolutku temat tegorocznego E3, ale na razie jeszcze, jeszcze żadne decyzje nie zapadły i w razie czego będę was informował o kolejnych przerwach. W każdym razie, w najbliższych dniach na pewno skupimy się na, na rozwoju tych serii, które były gdzieś tam planowane od jakiegoś już czasu. I przypominam z tym z Was, którzy oglądają mnie na YouTube, ale nie wiedzą o moich streamach, że ja streamuję. Od poniedziałku do piątku, od godziny 16 do 18, gry najróżniejsze na hitboxie. Hitbox.tv, ukośnik CTSG. Także jeśli mnie tam jeszcze nie siedzicie, to zapraszam bardzo serdecznie. No i to chyba tyle. Swoją drogą ja robię ten materiał też z troszkę innego powodu. Chciałbym zobaczyć, jak ten setup wideo i audio spisuje się w praktyce. Jeśli waszym zdaniem ta jakość jest ok to ja w tym setupie mogę robić dla Was Q&A, -e, bo jakiś czas temu na, na mojej grupie facebookowej zbierałem od Was pytania ee, i obiecałem, że zrobię takiego testowego Q&A, ale tym testowym materiałem jest jednak to informacyjne coś, e, ale z Q&A również bardzo chętnie pocisnę, jeśli uznacie, że ta jakość jest ok, Oczywiście w komentarzach pod tym filmem również możecie pisać e, pytania, tylko proszę Was, żeby to nie były pytania typu e, czy lubisz placki, albo czy będziesz na otwarciu, albo kiedy jakaś gra, nie? Bo to, 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 to nie o to chodzi i chciałbym, żebyśmy sobie Znaleźć taką przestrzeń do dyskutowania o grach, a nie tylko ich ogrywania. No i dobra, z mojej strony to wszystko na dziś. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia już niedługo. Papa! Pa.